This is one picture I want to show you. To jest to zdjęcie, które chciałbym wam pokazać. What is this here? Co to jest? Co tutaj widzicie? Frog. Żaba. This is babies. To są kijanki. The mother came here. Tutaj matka przyszła do tego miejsca. When mother came here, they had a lot of water here. I gdy ona tu się pojawiła, to w tym miejscu znajdowało się dużo wody. Okay. So mother laid egg. Więc złożyła jajeczka. About a week ago. Jakiś tydzień temu. This is father. A to jest ojciec. Father came. Ojciec przyszedł. And spread his sperm on eggs. I tutaj zostawił w tym samym miejscu swoją spermę. And they become tadpole. I pojawiły się kijanki. Normally mother take care of babies. W normalnych warunkach zawsze to matka samica troszczy się o młode. But in the frog's case, ale w przypadku żab, mother leaves. Matka odchodzi. It is daddy take care of babies. I tatuś troszczy się o dzieci. So this is daddy. I to jest tata. So baby was growing very well. Tak więc dzieci dobrze się rozwijają. But then accident. Ale nagle pojawia się jakiś wypadek. Bad accident. Zły wypadek. Just big four-wheel drive passed by. I przejeżdża tędy taka duża ciężarówka. And it drained water out of this this water hole. I sprawia, że w tym miejscu brakuje wody. That is mud hole. To jest taka kałuża w tym miejscu. So water is being drained out right now. Tak więc woda została odprowadzona z tego miejsca. And God is giving him wisdom. Bóg udziela tej żabie swojej mądrości. Look what he's doing. Popatrzcie, co ta żaba robi. There's another big mud hole. Tam z tyłu jest druga kałuża. On this side. Z tej strony. Look. Popatrzcie. He's making canal. On robi coś w rodzaju kanału. To bring water into this water hole. Aby doprowadzić wodę do tej mniejszej kałuży. Isn't that fascinating? Czy to nie fascynujące? Even frogs can receive iskra. Nawet żaba może otrzymać iskrę. Because it needs it. Dlatego, że jest ona potrzebna. That's why Jesus says. To dlatego Jezus powiedział. Behold, look at the birds in the sky. Spójrzcie na ptaki niebieskie. Look at the lilies on the field. Spójrzcie na lilie polne. How much more? O ile bardziej. You people. Wy ludzie. I like to take care of. Jesteście drodzy w oczach Bożych i chcę troszczyć się o was. But let me ask you this question. Zadam wam pytanie. Why we are not receiving? Dlaczego my nie otrzymujemy? Why we are not receiving this kind of very, very specific, very wise wisdom from God? Dlaczego my nie otrzymujemy czegoś takiej mądrości Bożej? Why not? Dlaczego nie? Why we have a problem? Dlaczego mamy taki problem? You know why? Wiecie dlaczego? According to Ellen White. Według Ellen White. They do not refuse. Te zwierzęta po prostu nie odrzucają tej Bożej they mądrości. They do not know how to refuse it. Nie wiedzą nawet jak odrzucić. But we know. Ale my wiemy. We know how to refuse it. My wiemy jak sprzeciwiać okay. się tej Bożej mądrości. When wisdom comes. Gdy przychodzi ta mądrość. We use our knowledge. My używamy naszej wiedzy. We use our statistics. Używamy statystyk. We use our pride. Używamy naszej dumy. To refuse it. Aby odrzucić tę mądrość. It is very important. To jest bardzo ważne. To understand. Aby rozumieć. When there is a need for the life. Że jeśli jest jakaś potrzeba życia. God is always there for us. To Bóg zawsze współpracuje dla nas. I have seen many, many patients. Widziałem wielu, wielu pacjentów. Many, many patients experience this kind of wonderful power of God. Wielu pacjentów doświadczyło tej wspaniałej mocy Bożej. See, this morning I told you. Dzisiaj rano mówiłem wam. See, how weak, how shy
person I was. Jak słabą, jak wstydliwą osobą byłem. You know, now I can see all the potentials in you. Teraz mogę zauważać, że coś takiego może mieć miejsce również w waszym życiu. If you ask God, jeśli pytacie Boga, that's why God says, to dlatego On mówi, all you have to do is ask. Wszystko, co musicie robić, to tylko prosić. It shall be given to you. I otrzymacie. You know, but it's amazing. Ale to zdumiewające. People do not ask. Ludzie nie pytają. People do not ask. Nie proszą. Instead of asking. I zamiast prosić. Do you know what people do? Wiecie, co ludzie robią? Instead of asking. Zamiast prosić. How do they spend all the time they have? Jak oni spędzają czas, który jest im dany? Yeah, complain and worrying. I martwią się. And being afraid. I ciągle się boją. This is exactly what Satan wants you to spend time. I właśnie dokładnie w ten sposób szatan chce, abyście spędzali czas. People have so many times, so many hours and days to worry. Ludzie mają tak wiele czasu, godzin, dni, nawet lat, aby się martwić. They only spend a few seconds to ask. A tylko kilka sekund poświęcają na to, aby prosić. If you spend as much time as you worry, gdybyście poświęcali tyle samo czasu, ile poświęcacie na zmartwienia, in asking, na prośby, there's no question, to nie ma wątpliwości, you'll receive it, że otrzymalibyście to, o co prosicie. People don't ask. Ale ludzie nie proszą. I really want you to ask. Naprawdę chciałbym, żebyście prosili. I had a patient with diabetes. Miałem takiego pacjenta chorego na cukrzycę. And his diabetes was very bad. I to był bardzo poważny, ciężki przypadek cukrzycy. When diabetes become bad, a gdy cukrzyca przeradza się w bardzo zaawansowaną chorobę, and blood sugar goes too high, to wtedy poziom cukru wzrasta powyżej normy. Then it dehydrates very small blood vessels. Jest zbyt wysoki, wtedy powoduje to odwodnienie małych naczyń krwionośnych. And these small, tiny capillary blood vessels become dead. I wtedy te najmniejsze naczynia krwionośne, włosowate, po prostu umierają. So that's why when you have a bad diabetes, to dlatego, gdy macie bardzo ciężką postać cukrzycy, you have eye problem. To wtedy mogą pojawiać się problemy ze wzrokiem. Why? Inside your eyes, dlatego, że wewnątrz narządu wzroku so many small blood vessels. Znajduje się bardzo duża ilość tych maleńkich naczyń krwionośnych. So these blood vessels become destroyed. I wtedy te naczynia krwionośne w wyniku cukrzycy są niszczone. Normally, according to the statistics, normalnie według statystyk scientists do not think that this can be recovered. Naukowcy uważają, że nie można się z czegoś takiego wyleczyć. And also in the kidney, podobnie w przypadku nerek. Such a small blood vessels in the kidney. Tam również znajdują się takie maleńkie naczynia krwionośne. Okay. And so they have a kidney problem. Tak więc niektórzy pacjenci mają problemy z nerkami. So they cannot really filter the blood. I wtedy te nerki nie są w stanie odczyszczać należycie krwi. They cannot cleanse the blood. Nie są w stanie filtrować tej so krwi. The poisons accumulate in the blood. Tak więc we krwi gromadzi się coraz większa ilość toksyn. And this poisons weakens and kills the T cells. I te trucizny osłabiają i niszczą komórki T. So they have weak T cells. I wtedy takie osoby mają bardzo słabe komórki T. They have all kind of problem. I pojawiają się wiele różne inne problemy. So if diabetes go out of hand, tak więc gdy cukrzyca wymyka się spod kontroli, have this complications, i wtedy trzeba udać się po poradę do lekarza. Then it's really bad. I okazuje się, że naprawdę stan zdrowia takiej osoby jest bardzo zły. I had one patient with this diabetes. Miałem właśnie jednego takiego pacjenta z taką cukrzycą. And his eyes not really he cannot see with his eyes on very well. Nie mógł już dobrze widzieć. His kidney was very bad. Jego nerki były w bardzo złym stanie. You know what this man used to be? Wiecie, kim ten człowiek był kiedyś?
This man was a young pastor when he was young. Gdy on był młodszy, pracował jako kaznodzieja. But one of his friend, ale jeden z jego przyjaciół, became very powerful man. Był bardzo wpływowym człowiekiem. Actually, one of his friend was in charge of protecting president of Korea. Właściwie ten człowiek należał do grupy ochraniarzy, ludzi, którzy chronili nawet prezydenta Korei. We have very famous president Park Chung-hee, about 20 years ago. 20 lat temu Koreą rządził taki bardzo znany, sławny prezydent. And so this man was very powerful. Tak więc ten człowiek był bardzo wpływową osobą. He called this young pastor, whose friend, his friend, więc wezwał tego młodego pastora, który był jego przyjacielem, to help him to work together. Aby współpracował z nim. So this young pastor says, no. Ale początkowo ten młody pastor mówił, nie mogę. But his friend says, please. Ale ten przyjaciel upierał się, prosił go cały czas. So finally he agreed. Więc w końcu zgodził się. He, now he has a power. I teraz ten człowiek też miał He's moc. Not a pastor anymore. Teraz już nie był pastorem. He has a big power. Teraz był bardzo wpływowym człowiekiem. And he did many things, bad things. I w swoim życiu zrobił wiele złych rzeczy. He began to drink alcohol, zaczął pić alkohol, smoke cigarettes, palić papierosy. And he ate so well with the, because of parties every time. I cały czas oczywiście przejadał się, spożywał niezdrowe pokarmy z powodu tych wszystkich przyjęć, w których uczestniczył. He had a nice cars. Miał bardzo dobre samochody. Soon he had a diabetes. I po pewnym czasie zachorował na cukrzycę. And he is going blind. I stan jego zdrowia pogarszał się i zaczął tracić wzrok. Do you know what he thinks? Wiecie, co on wtedy myślał? He thinks that God is punishing him. On uważał, że to Bóg go karał. People are deceived by Satan very easily. Ludzie z łatwością dają się zwieść szatanowi. Satan talked to him. Szatan powiedział mu: You are a pastor. Ty byłeś pastorem. But you gave up pastoring. Ale ty zrezygnowałeś z tej pracy. And you wanted power. I ty zapragnąłeś mocy. Now you're corrupt. Teraz jesteś kimś zepsutym. You sinned. Zgrzeszyłeś. God is angry. Bóg jest zły na ciebie. God is going to punish you. I on będzie cię karał. So he is now says, I'm punished. Więc teraz on powiedział, to Bóg mnie karze. See, this is how Satan deceives you. W ten sposób szatan zwodzi ludzi. You know what that is? Wiecie, co to znaczy? That is fact. To jest fakt. We are deceived by the Satan very easily. My z łatwością dajemy się zwieść szatanowi. Because Satan always tells you fact. Dlatego, że szatan zawsze posługuje się faktami. See? Fact. Fakty. Fact is our enemy. Fakt jest naszym wrogiem. We need the truth. A my potrzebujemy prawdy. Fact and love. Fakt i miłość. Then it makes truth. To daje prawdę. You know, so his eye was not. His eye was getting so bad. Tak więc jego wzrok tak się pogorszył. And he did not know how bad kidney he had. Nie wiedział jeszcze wtedy nawet, w jak złym stanie były jego nerki. He went to a big university hospital in Korea. Udał się do takiego wielkiego szpitala uniwersyteckiego w Korei, to have some kind of laser surgery on his eyes. Aby przeprowadzono tam swego rodzaju operację na jego narządzie wzroku. To do the surgery, ale żeby przeprowadzić taką operację, he needed to be put into anesthesia. On musiał być znieczulony. So to put the anesthetics into him, ale żeby znieczulić go, the doctors have to make sure that his kidneys are good enough. Lekarz musiał mieć pewność, że jego nerki funkcjonują prawidłowo. When they draw the blood, i gdy pobrano mu krew, his kidney was very bad. Okazało się, że nerki były w opłakanym stanie. It was impossible to put him under the anesthesia. Tak więc niemożliwością było znieczulić go. And the doctor says, i lekarz powiedział, we can't do anything for you. Nie możemy niczego dla pana zdziałać. Your kidney is beyond repair. Pana nerek nie da się wyleczyć. We can't do anything about your eyes. Nie możemy dlatego w żaden sposób pomóc panu, jeśli chodzi o ten problem ze wzrokiem. So what does he think?
Więc on sobie pomyślał. God is killing me. O, Bóg mnie zabija teraz. So he decided. Więc zdecydował. He decided to repent. Zdecydował się pokutować. So if he repent. I pomyślał, że kiedy on będzie pokutował, God may forgive him. To Bóg może mu wybaczy. This is what people think, you know. I ludzie tak myślą. Is that true? Czy to prawda? If you repent, jeśli pokutujesz, God forgive. Bóg wybaczy. Is that true? Czy to prawda? Yes. Tak. If you don't repent, jeśli nie pokutujesz, God does not forgive. Bóg nie wybaczy. Yeah. God's forgiveness on the cross is unconditional. Boże przebaczenie, które dokonało się na krzyżu, jest bezwarunkowym przebaczeniem. Whether you repent or not. Bez względu na to, czy pokutujesz, czy whether nie. You accept or not. Bez względu na to, czy akceptujesz to, czy nie. He gave you his only begotten son. On już dał ci twojego jednorodzonego syna. He gave you his son's blood. On dał ci krew swojego syna. All right. He did not know that. Ale ten człowiek tego nie wiedział. He thought, on myślał, he need to repent, że musi pokutować. So God will see him, i wtedy Bóg zauważy to. And God might consider to forgive him. I wtedy może uzna, że trzeba mu wybaczyć. So he went to the prayer place in the mountain. Tak więc on udał się na takie wzgórze, gdzie miał się modlić. Some people go there and fast. Niektórzy ludzie tam udają się i poszczą. And they pray and modlą pray. Się i modlą. And a lot of healing happens. I tam ma miejsce wielu uzdrowień. And he went to that place. Więc on poszedł na to miejsce. And there is a minister. I tam znajdował się pewien duchowny. Very powerful minister. Duchowny, który obdarzony był mocą. Who touches, który dotyka. And the patients are healed. I wtedy pacjenci są uzdrawiani. So he went to that place. Więc on udał się do tego miejsca. So he was selected. I on zdecydował się na to. About 10,000 people. I wybrano go wśród 10 tysięcy ludzi. Huge auditorium. Tam było bardzo dużo osób. Wielki auditorium. And he was put on the stage. I znalazł się na scenie, and, na podium. And he, this minister, i ten touched him. Duchowny pastor dotknął go. But when he touched you, ale gdy on dotykał kogoś, you're supposed to fall down. To wtedy taka osoba powinna upaść, you saw przewrócić that on television, się. Widzieliście to pewnie w telewizji. But this man was not falling down. Ale ten człowiek nie upadał. Please don't fall down. Proszę, nie upadaj. Don't go that kind of place anyway. Nigdy nie udawajcie się do takiego miejsca. See, at end time, w czasach końca, Satan will do the same miracle Jesus did. Szatan będzie podrabiał te same cuda, których dokonywał Jezus. That's what Bible says. Biblia tak mówi. See? We are going to have a very serious time. Tak więc będzie to bardzo poważny czas. So that's why if you're only looking for the healing, to dlatego, gdy wy szukacie jedynie uzdrowienia, then you'll be very disappointed in end time. To wtedy w czasach końca będziecie bardzo rozczarowani. God wants you to have something bigger than healing itself. Bóg chce obdarzyć was czymś więcej niż samo fizyczne uzdrowienie. Just like I said this morning. Tak jak powiedziałem wam dziś rano. We should have a power to be able to dance in the furnace of fire, even though it is 7 times nam hotter. Potrzebna jest moc, aby móc tańczyć w tym ognistym piecu, nawet jeśli ten piec jest rozgrzany 7 razy bardziej. That's the real power came from God. Ta prawdziwa moc, yes, może pochodzić tylko od Boga. The joy in the furnace. Radość w ognistym piecu. I call it. Tak to nazywam. See, I tasted it. Ja spróbowałem tego. This morning I said, whenever people ask me how are you doing, dzisiaj rano powiedziałem, że kiedykolwiek ludzie pytają mnie, jak się czuję, I said, fine. Wtedy mówię, dobrze. That's what the dancing with Jesus in the furnace means. Tym właśnie jest ten taniec z Jezusem w ognistym piecu. I learned that with my own experiences. Ja wiem o tym z doświadczenia. When you do that, gdy tak czynicie, each time you do that, za każdym razem, gdy tak czynicie, you feel power. To wtedy otrzymujecie nową porcję mocy. Yes. Tak. Yes. Tak. You feel that way.
czujecie wtedy coś takiego. If you respond the way Satan wants you to respond, ale gdy reagujecie tak, jak szatan chce, abyście reagowali, you become weaker, wtedy będziecie coraz bardziej słabi, weaker, słabsi i słabsi. And weaker. So you have to resist Satan. Tak więc musicie dać opór szatanowi. And he was not falling down. I ten mężczyzna nie upadał. This man was mad. I ten uzdrowiciel wściekł się. So this man, while he was touching, he happened to scratch his face. I gdy tamten go dotykał, to ten z kolei drapał się po czole. Diabetic has a very low immune system. Cukrzycy mają bardzo słaby system odpornościowy. And bacteria get in. I wtedy bakterie dostają się do organizmu. His face was swollen up. I jego twarz była taka obrzmiała. It was much worse than beginning. I on wyglądał dużo gorzej niż na początku. And he went back. Więc wrócił. He complained. I narzekał. I didn't get healed. Nie zostałem uzdrowiony. And I gotten worse. I pogorszyło mi się nawet. You know what that man says? I wiecie, co on powiedział? You don't have a good faith. Ten uzdrowiciel powiedział: ty nie masz dostatecznej wiary. You better go home. Lepiej udaj się do domu. God is not going to heal you. Bóg ciebie nie uzdrowi. He was very disappointed. I był bardzo rozczarowany. But you know what? He was already ready before he got there. Ale on już był gotów, zanim tam się dostał. If God does not heal him, jeśli Bóg mnie nie uzdrowi, mówił sobie, he decided he is going to kill himself. To ja siebie zabiję. So when he was going up there, więc gdy on się tam udawał, he put in his bag, to w swojej torbie the Bible, umieścił Biblię and a bottle of the poison, i butelkę trucizny. Life and the death. Życie i śmierć. So when he heard, tak więc gdy on usłyszał, this minister is saying that God does not is not going to heal you, że ten duchowny powiedział, iż Bóg nie zamierza uzdrowić tego człowieka, because you don't have a faith, dlatego że nie ma wiary. And this man was so disappointed, he wtedy on był tak rozczarowany, he decided to kill himself, że zdecydował się popełnić samobójstwo. After everybody else fell asleep, i gdy pozostali wszyscy zasnęli, and she offered a final prayer to God. Wtedy on pomodlił się po raz ostatni. And he tore a paper from the notebook. Wtedy on wyrwał kawałek kartki z notatnika. Two sheets. Dwie kartki. And one page. I jedną stronę. He wrote ja. I na jednej stronie napisał ja. 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 The other page, a na drugiej kartce he wrote, napisał sal. Sal. So in Korean, w języku koreańskim ja sal. Ja sal. Ja sal means committing suicide. Ja sal oznacza popełnienie samobójstwa. So he wanted people know next morning, tak więc on chciał, aby następnego dnia rano ludzie wiedzieli, he killed himself, że on sam się zabił, he committed suicide, że popełnił samobójstwo. So, ja sal. Ja sal. So he prayed, he offered the last prayer. Ale postanowił jeszcze raz się pomodlić. You know how he prayed? Wiecie, jak się modlił? Oh God, I know I understand you. Boże, ja wiem, ja rozumiem Ciebie. I was very bad pastor. Byłem bardzo złym człowiekiem w przeszłości. And I think I deserve this punishment. I myślę, że ja zasługuję na taką karę. I'll die. Umrę. But please take care of my family. Ale proszę, zatroszcz się o moją rodzinę. You please love my family. Proszę, Ty obdarz miłością moją rodzinę. Don't hate them because of me. Nie odczuwaj nienawiści do nich z mojego powodu. So he cried. Więc on płakał. Finally, w końcu took the bottle, wziął tę butelkę z trucizną and he was trying to drink it. I już zaczął próbować pić to. When you have diabetes eye problem, ale gdy macie problemy z cukrzycą, to wtedy są kłopoty ze wzrokiem. In this angle you may not be able to see it. I pod tym kątem możecie nie widzieć wszystkiego dokładnie. But in this angle, ale pod tym kątem sometimes you can see a little bit. Czasami możecie troszeczkę widzieć. So when he was doing this, więc kiedy on próbował to pić, then he saw this two paper. Wtedy zauważył te dwie kartki, he wrote ja, na których sal. Napisał ja sal. But guess what? I zgadnijcie, co się stało. It was not ja sal. Tam nie było już ja sal.
It was the other way around. Te kartki były odwrócone. It was salja. Salja teraz było tam napisane. Do you know what salja means in Korean? A wiecie, co znaczy salja w języku koreańskim? Let's live. Żyjmy. He was shocked. I był w szoku. He knew he wrote ja sal. Przecież wiedział, że napisał ja sal. But it is the other way around. Ale teraz te słowa się odwróciły. Salja. Salja. Suddenly. I nagle. Iskra came. Pojawiła się iskra. Ah, God may not just give me up. Może Bóg nie chce, żebym ja odszedł. I may have chance. Może daje mi szansę. I should not kill myself. Nie będę się zabijał. So he threw out więc this poison wyrzucił bottle, tę truciznę and he went back home. I wrócił do domu. When he got home, i gdy wrócił do domu, very interesting thing happened. I coś bardzo interesującego stało się tam. His daughter was reading newspaper. Jego córka for him, czytała for him. Dla niego gazetę. Because he could not read newspaper. Dlatego, że on nie mógł czytać. And his daughter saying, i jego córka powiedziała, Father, ojcze, there is a newspaper says, ta gazeta mówi, there is a special lecture about the diet, że ktoś prowadzi jakieś wykłady na temat diety for the diabetes patient. Dla pacjentów chorych na cukrzycę. Do you want to go listen to the lecture? Czy chciałbyś się tam udać i wysłuchać tego wykładu? He said, okay. On powiedział, dobrze. So his daughter took him to the Seoul Adventist Hospital. Więc jego córka zabrała go do adwentystycznego szpitala w Seulu. In the small lecture room, i w takim małym pomieszczeniu, gdzie odbywały się wykłady. It was about half an hour earlier, there was nobody except one lady. Oni byli pół godziny przed wykładem i tam znajdowała się tylko jedna kobieta. And this lady came to him. I ta kobieta podeszła do niego. Said, I guess you have a diabetes. I powiedziała, myślę, zgaduję, że pan też choruje na cukrzycę. And he noticed that he is almost blind. I wtedy ona zauważyła, że on jest prawie ślepy. And then he asked, you have a kidney problem. I wtedy zapytała, może pan ma też problemy z nerkami. Of course he has a bad kidney problem. No, oczywiście on miał nerki w bardzo złym stanie. University hospital can't really do it. Szpital uniwersytecki nie mógł nic wskórać w tej sprawie. And they talked to her. Więc rozmawiał z nią. You know what she said to them? I wiecie, co ona powiedziała jemu i córce? My husband had the same problem you have. Mój mąż miał takie same problemy, jakie pan ma. My husband had a bad diabetes. Mój mąż bardzo ciężko chorował na cukrzycę. And me and my husband went to Weimar. I ja i mój mąż udaliśmy się do Weimar, for the New Start program, aby tam zastosować program New Start. After the New Start program, i po zastosowaniu tego programu, now my husband can see, teraz mój mąż może widzieć, kidney recovered. I nerki zostały wyleczone. He was so happy to hear that. I on był tak szczęśliwy, gdy to usłyszał. So that's why they came to New Start program. To dlatego oni przybyli później do Weimar, aby uczestniczyć w tym programie New Start. When he came to New Start program, i gdy on przyjechał już, aby stosować ten program, he did not like food. Nie, żywność, którą tam podawano, nie odpowiadała mu. He wanted to have a kimchi so bad. On tak bardzo chciał jeść to kimchi. But we don't give him kimchi. Ale my nie mogliśmy mu dawać kimchi. And he wanted to have a white rice. Więc chciał dalej jeść biały ryż. But we only give him brown rice. Ale my tylko karmiliśmy go tym brązowym ryżem. And many diabetics are afraid of eating fruit. Wielu cukrzyków boi się jeść owoce. See? Many doctors tell them, wielu lekarzy mówi im, to avoid fruit, aby unikali owoce, gdy są chorzy na cukrzycę. That's a fact. To fakt. Yes, if you have a diabetes, tak, jeśli macie cukrzycę, you have fruit, i spożywacie owoce, you have a sugar go up. To wtedy poziom cukru podniesie się. But when you are under the New Start program, ale gdy stosujecie program New Start, you do the exercise. Wykonujecie wtedy ćwiczenia fizyczne. At same time you don't eat the fat. I w tym samym czasie nie jecie też tłustych pokarmów. Then diabetic patient tolerate the sugar very well. I wtedy taki cukrzyk o wiele lepiej toleruje cukier. Even the sugar goes up. I nawet gdy ten cukier podnosi się, sugar come down very good, wtedy bardzo łatwo
ten poziom cukru jest regulowany. Dlatego te osoby wracają do zdrowia. Ale on pomimo tego bał się spożywania owoców. I to był bardzo taki trudny czas dla niego. So he was discouraged. Tak więc był zniechęcony. He said, powiedział, he said, he thinks that maybe God is not taking care of him again. Powiedział, że to może Bóg nie chce troszczyć się znowu o niego. So I had to do the interview. Więc musiałem przeprowadzić z nim wywiad. And you know what he said? I wiecie, co on powiedział? Dr. Lee, doktorze Lee, I don't like this food. Nie odpowiada mi ta żywność. I don't like fruit. Nie lubię owoców. I don't like brown rice. Nie lubię tego ciemnego, brązowego ryżu. I don't think I can make it. I nie wydaje mi się, że ja bym temu wszystkiemu podołał. You know, then I said, wtedy powiedziałem, I heard, słyszałem, when you are just trying to commit suicide, że gdy ktoś próbuje tylko popełnić samobójstwo, God stopped you. To ja słyszałem, że gdy ty próbowałeś popełnić samobójstwo, and Bóg powstrzymał cię. God sent you that woman, i to Bóg posłał ci tę kobietę, who had a wonderful husband with her husband, która miała wspaniałego męża. And that's why you're here. I to dlatego on został uzdrowiony. As far as i dlatego I'm, ty jesteś tutaj. As far as I'm concerned, i jeśli chodzi o mnie, God sent you here. To Bóg przysłał ciebie tutaj. You know what he said? I wiecie, co on powiedział? I don't know, I'm wondering, he said. Nie wiem, powiedział, zastanawiam się nad tym. You know what he said? I wiecie, co powiedział? I sinned too much. Ja za bardzo zgrzeszyłem. I sinned too much to be forgiven. Za bardzo zgrzeszyłem, aby można byłoby mi wybaczyć. There are so many people think like that. I wielu ludzi myśli takimi kategoriami. I sinned too much to be forgiven. Za bardzo grzeszyłem, aby mi wybaczono. What would you say? Co wy byście powiedzieli? You know what? Wiecie co? Then you need iskra from God. W tym czasie, w takich chwilach potrzebna jest iskra od Boga. Kasem iskra. Bóg posyła iskrę. And I opened John chapter 12. Otworzyłem Ewangelię Jana, rozdział 12. John chapter 12. Ewangelia Jana, rozdział 12. Open that up with me. Otwórzcie tę księgę ze mną. John chapter 12. 12 rozdział Ewangelii Jana. Verse 40. Wiersz. Verse 40. 45. Verse 44. Ale zacznijmy od 44. Okay. Listen to what Jesus says carefully. Posłuchajcie, co mówi tutaj Jezus. Okay. Read. Wiersz 44. A Jezus zawołał donośnym głosem. What does it say in Polish? It cried out. He cried out with a loud voice, on he says. Zawołał donośnym głosem. In the Bible there's only twice in this kind of description. W Biblii tylko dwa razy występuje taki zwrot. Jesus cried out. Jezus zawołał głośno. Normally Jesus spoke. Normalnie zwykle Jezus tylko przemawiał. But this time here, ale teraz Jesus cries out. On głośno zawołał. Maybe something very important, right? Może chciał powiedzieć o czymś bardzo ważnym. Look what's so important. Zobaczmy, co było tym ważnym stwierdzeniem. Go ahead. Kto wierzy we mnie, nie we mnie wierzy, ale w tego, który mnie posłał. Yes, what Jesus is trying to say is, Jezus próbuje tutaj powiedzieć, I am God. Że On jest Bogiem. Right? Tak? Verse 45. Wiersz 45. Kto mnie widzi, widzi tego, który mnie posłał. Okay, again, I am God, right? Znów Jezus mówi, ja jestem Bogiem. I am not just Jesus. Ja nie jestem tylko Jezusem. I am God. Jestem Bogiem. Okay. This is very important. To jest bardzo ważne. People do not believe. Ludzie nie wierzą często w to. Verse 46. Wiersz 46. Ja jako światłość przyszedłem na świat. Okay. What is light in the Polish? Światłość. Światłość. Yeah. I am the światłość.
Ja jestem światłością. I am the light. Ja jestem światłem. Who is light? Kto jest światłem? God is light. Bóg jest światłością. So he is trying to tell us. Tak więc on próbuje powiedzieć nam. I am not just a human being. Ja nie jestem jakąś tylko ludzką istotą. I am God. Jestem Bogiem. That's why he is crying this out. To dlatego on wołał głośno. Okay, next. Następny fragment. Ja jako światłość przyszedłem na świat, aby nie pozostał w ciemności nikt, kto wierzy we mnie. He is light. On jest światłością. He want to shine the light. I on chce, aby ta światłość jaśniała. Into the darkness. W ciemnościach. So he wants to save people in the darkness. Tak, aby on mógł zbawić ludzi z tych ciemności. What is darkness? Co jest ciemnością? See? Do you know what is darkness? Wiecie, czym jest ta ciemność? If you don't know what is darkness, jeśli nie wiecie, czym jest ciemność, probably you may not feel any need to be saved. To może nie potrzebujecie wtedy zbawienia. Let's find out what darkness is all about. Odkryjmy, czym jest ta ciemność. Verse 47. Wiersz 47. A jeśli by... Just a second. This verse 47 is very important. Wiersz 47 jest naprawdę niezwykle ważny. Pay attention. Tak więc uważajcie. Probably you have never heard of this. Prawdopodobnie nigdy o tym nie słyszeliście jeszcze. Okay. Slowly. Powoli. A jeśli by kto słuchał słów moich. And if anyone hears my word. A jeśli by kto słuchał słów moich. And does not believe. A nie przestrzegał ich, I do not judge him. Ja go nie sądzę. Very shocking, isn't it? Bardzo szokujące stwierdzenie, prawda? Okay. For I did not come to judge the world, but to save the world. Nie przyszedłem bowiem sądzić świata, ale świat zbawić. I said, wow. Powiedziałem wtedy, wow. And I showed this to him. I pokazałem to temu człowiekowi. He was shocked. I on był zdumiony. I have never seen this verse before. Nigdy nie widziałem czegoś takiego wcześniej, powiedział. So I said, więc powiedziałem, even though you are pastor, nawet pomimo tego, że byłeś pastorem, even though you did not follow him, pomimo tego, że ty nie szedłeś za Chrystusem, he does not judge you. To on ciebie nie potępia. That's what he says. To o tym mówi tu Jezus. He didn't know what to do. Nie wiedział, co z tym zrobić. He want to smile. Chciał się uśmiechnąć, but he couldn't believe this. Ale nie mógł w to uwierzyć. He couldn't smile. I nie mógł się uśmiechać. And then look at this. I popatrzcie na to. And 48. Wiersz 48. Listen carefully. Słuchajcie uważnie. It is a little bit confusing now, okay? To może spowodować pewne zamieszanie w waszych umysłach. Kto mną gardzi i nie przyjmuje słów moich, ma swego sędziego. What does this mean? Co to oznacza? At the beginning, na początku, he said, powiedział, he does not judge, że on nie sądzi. Now he says, ale teraz mówi, what is judging? Czym jest ten sąd? His word is judging. On powiedział, że to jego słowo sądzi. What does it mean? Co to oznacza? But anyway, ale tak czy inaczej, when I explained this to him, gdy ja to mu wyjaśniłem, he was so happy. On był tak szczęśliwy. When he felt happiness, gdy on odczuł to szczęście, oh God is not, Jesus is not judging him. Powiedział wtedy, pomyślał, że faktycznie Jezus go nie sądzi. And I explained very nicely. Wtedy wyjaśniłem mu to. Do you know how I explained this? Wiecie, jak ja mu to wyjaśniłem? Because I had such a problem with this Bible verse. Dlatego, że ja sam miałem spory problem ze zrozumieniem tego fragmentu. He does not judge you. On nie potępia ciebie. His word judges you. To jego słowo ciebie potępia. What does it mean? Co to oznacza? I ask many people. Pytałem wielu ludzi. Always we end up concluding. My zawsze kończymy na takich konkluzjach, takich wnioskach. The word is God. Że słowo to Bóg. And God is Jesus. I że tym Bogiem jest Jezus. So Jesus judges him. Więc to Jezus go sądzi. Then what is it? Więc co to znaczy? Jesus does not judge him. Z jednej strony mówimy, że Jezus go nie sądzi, and Jesus judge him. A z drugiej mówimy, że Jezus go sądzi. It sounds like a schizophrenic to me. To tak wygląda, jakby było w tym coś schizofrenicznego. Jesus has a little schizophrenia.
Jezus przecież nie mógł mieć schizofrenii. He says, I don't judge you. Więc z jednej strony mówi, ja ciebie nie sądzę, but I judge you. A potem mówi, a jednak ja chyba ciebie sądzę. See, I struggle with this so much. Ja naprawdę nie mogłem tego zrozumieć i zmagałem się z tym tekstem. It didn't give me peace of mind. I to nie dawało mi pokoju umysłu. You know how I learned this? Wiecie, jak zrozumiałem to? That's why you need to live with God. Wy musicie żyć z Bogiem. You have to practice the word of God. Musicie wprowadzać w praktykę Słowo Boże. That's how you learn something very important point in the Bible. I wtedy dopiero nauczycie się, zaczniecie rozumieć Słowo Boże i takie trudne fragmenty. Let me tell you how I learned this Bible. Pozwólcie, w jaki sposób ja zrozumiałem ten fragment. One time I had a patient, he was American patient. Któregoś razu miałem pacjenta, który był Amerykaninem. Bad diabetes again. Również miał bardzo ciężki stan cukrzycy. Kidney is really going away. Nerki również były w bardzo złym stanie. He happened to be a church elder. On był takim starszym zboru w kościele. Actually he was a treasurer. Był skarbnikiem również. And so he handled all the money. Więc on po prostu gromadził pieniądze w zborze. But you know, he embezzled some money. Ale czasami brał sobie trochę pieniędzy. And church members found out. I członkowie kościoła odkryli, he was disfellowshipped. Że i on został wykluczony. After that, i po tym, his diabetes became very bad. I wtedy stan jego zdrowia i jego cukrzyca jeszcze bardziej uległa pogorszeniu. Guess what he thought? I zgadnijcie, co ten człowiek myślał. God is punishing me again. Bóg mnie karze. Znów to samo. So he came, więc on przybył do nas. Because the medicine doesn't work anymore. Dlatego, że w jego przypadku żadne leki mu nie pomagały. I examined him very carefully. Ja bardzo ostrożnie przeprowadziłem badania. Eyes were bad. Jego narząd wzroku był w bardzo kidney złym stanie, podobnie nerki. And then I found out. I wtedy odkryłem, On the bottom of it, on the sole, że pod spodem jego stopy there's a big ulcer. Znajdował się jakiś duży wrzut. But he has no sensation. Ale on tego nie czuł. He did not know that he had ulcer. Nawet nie wiedział o tym, że pod jego stopą znajdował się taki duży so wrzut. I showed him. Więc pokazałem mu to. He looked at his ulcer. Proszę popatrzeć na ten wrzut. He was so sad. I on był taki smutny. He had ulcer, but he didn't know that. On miał wrzut, ale nie wiedział nawet why? O tym. Dlaczego? He had no pain sensation. Dlatego, że nie odczuwał bólu. His body was not his body. Jego ciało to nie było już jego ciało tak naprawdę. That's why sometimes you need the pain. I to dlatego potrzebny jest nam ból. And he was so sad. Ale on był taki smutny. He felt like he already lost his legs. On myślał, że już stracił swoje nogi. Oh, he felt miserable. Więc czuł się naprawdę fatalnie. But this man also did not like food. Ale ten mężczyzna również nie lubił spożywać owoców. One day nurse came to me. Któregoś razu pielęgniarka przyszła do mnie. See, his name happened to be Clyde. On miał na imię Clive. Not the pastor de Silva, you know, different. Okay. Nie tak jak tamten pastor. And the nurse came to me. Tak więc pielęgniarka przyszła do mnie. Dr. Lee, Clyde is leaving. Doktorze Lee, Clive wyjeżdża. I went to his room. Więc udałem się do jego pokoju. And he was packing. I on pakował się. I said, what's happening? Zapytałem, co się dzieje, dlaczego chcesz nas opuścić. He said, I don't think I can get better here. Powiedział, uważam, że i tak nie wyleczę się tutaj. So I said, sit down. Więc powiedziałem, usiądź na chwilę. So I talked to him. I zacząłem rozmawiać z nim. You know how bad your diabetes is? Jak bardzo ciężka jest ta postać cukrzycy, na którą chorujesz. Already is not helping. Wiesz przecież, że leki w żaden sposób nie mogą ci już pomóc. If it gets worse without new start. I jeśli nie będziesz stosował naszego programu, to tylko stan twojego zdrowia pogorszy your się. Kidney will soon be totally destroyed. I niebawem twoje nerki ulegną całkowitemu zniszczeniu. Then you're gonna die. I umrzesz wtedy. Oh, he looked at me. He was on scared. Wtedy patrzył na mnie i naprawdę się przestraszył. He was afraid. Bał się. Because I told him all the fact. Dlatego, że ja przedstawiłem mu fakt. He said, i powiedział, I'll stay. Zostaję. Next day, następnego dnia nurse came to me. Pielęgniarka przyszła do mnie. Clyde is leaving.
Clay wyjeżdża. So I went into his room again. Więc udałem się znów do jego pokoju. And he was packing. I on znowu pakował swoje rzeczy. So I scared him even more today. Więc jeszcze bardziej go teraz przestraszyłem. I made him very afraid. I sprawiłem, że on naprawdę się teraz bał. He looked at me. Patrzył na mnie. Okay, I'll stay. Dobrze, zostaję. But fear never changed his appetite. Ale ten strach nigdy nie mógł przeobrazić jego apetytu. Fear never changed him. Strach nigdy go nie zmienił. On third day, trzeciego dnia, he was really leaving. Teraz już naprawdę chciał wyjechać. And nurse came. I znów przyszła pielęgniarka. He already called the taxi. Powiedziała, że on już wezwał taksówkę. And he finished packing. I skończył pakowanie. And he does not want to see you, Dr. Lee. I nawet nie chciał się z panem zobaczyć, doktorze Lee. I was angry. I to zdenerwowało mnie. And I was debating in my own heart. I tak sobie rozważałem w swoim sercu. You know, if he doesn't want to be here, jeśli on nie chce zostać z nami, he can go. No może jechać sobie. Well, he can go. Może jechać. Then, but I heard God is saying. Ale wtedy tak jakbym słyszał Boga, który mówi do mnie. Sengli, I send him up here. Ja go do was posłałem. Satan is trying very hard to take him away. Szatan chce za wszelką cenę, aby on opuścił to miejsce. So don't give up. Tak więc nie rezygnuj. Ask me, I'll help you. Poproś mnie, a ja ci pomogę. I said, yes, wtedy powiedziałem, you're right, God. Tak, masz rację, Boże. So I prayed. Więc modliłem się. I don't know what to say to him. Boże, ja już nie wiem, co mam mu powiedzieć. Because I told him everything necessary already. Dlatego, że już wszystko, co jest naprawdę istotne, powiedziałem mu. You have to help me. Musisz ty mi pomóc. I don't know what to say. Ja już nie wiem, co mam powiedzieć. He doesn't even want to talk to me anymore. On nawet nie chce już ze mną rozmawiać. You know, he does not want to be scared anymore. On już nie chciał, aby ktoś go zastraszał. If you scare the patient, dlatego, że kiedy będziecie sprawiać, że pacjent będzie się bał, they don't want to see the doctor anymore. To wtedy on już nie chce widzieć się z takim lekarzem. That's what I did. A ja coś takiego robiłem. I did not know what's wrong, what kind of mistake I made. Ja nie chciałem nawet wiedzieć, jakie błędy popełniałem. So I had a prayer in my heart. Więc modliłem się w sercu. I walked to his room. Udałem się do jego pokoju. I knocked. Zapukałem. Who is it? Kto tam? Zapytał. I said, Dr. Lee. Dr. Lee. He said, I told you, I told the nurse that I don't want to talk to you. Powiedziałem przecież pielęgniarce, że nie chcę z panem rozmawiać. I opened the door anyway. I tak otworzyłem drzwi. I walked into. Wszedłem do pokoju. He says, i on powiedział, I'm already packed. Ja już jestem spakowany. Taxi is on its way. Taksówka już jedzie. And if there is anything anymore to tell you, to tell me. Jeśli ma pan jeszcze coś do powiedzenia, you can talk to me, to proszę powiedzieć. But it is not going to work. Ale to i tak niczego nie zmieni. He made up his mind. On już podjął decyzję. I said, oh God, więc powiedziałem, Boże, I cannot do anything here. Ja niczego już więcej nie mogę zrobić. It's only you can do. To tylko ty możesz zrobić. I don't know what to say. Ja nie wiem, co mam powiedzieć. I'm simply angry. Ja po prostu odczuwam złość. And I feel like I don't care about him. I czuję się tak, jakbym już przestał się o niego troszczyć. I feel that this patient must go home. Wydaje mi się, że taki pacjent musi udać się do domu. Because I don't wanna have all these headaches. Dlatego, że ja nie chcę, aby on przyprawiał mnie o ból głowy ze swojego powodu. So God, you must help me. Dlatego, Boże, proszę, jeśli to ma się zmienić, to Ty mi pomóż. And he looked at me and he's sitting and he looked at me like that. I ten pacjent siedział sobie i tak spoglądał na mnie. Okay, Dr. Lee. Dobrze, doktorze Lee. If you wanna say something, jeśli pan chce coś powiedzieć, say something. No proszę, proszę mówić. Didn't you say everything? Czy nie powiedział pan już wszystkiego? Just like that. Okay, I'm waiting. To tak sobie czekał, był rozluźniony. I couldn't say anything. A ja niczego już nie mogłem powiedzieć. Because I already said everything. Dlatego, że ja już wszystko mu powiedziałem. I said, oh God. I wtedy w myślach powiedziałem, Boże, you got to give me something to say. Musisz mi poddać jakąś myśl, którą mógłbym mu przekazać. I closed my eyes. Zamknąłem oczy. I simply prayed. I po prostu modliłem się. And he was quiet. I on był cicho w tym czasie. While I was praying. Gdy ja się modliłem. He's looking at me praying. On patrzył na mnie, gdy ja się modliłem. I said, God, i wtedy mówiłem, Boże, I think I'm losing him. Myślę, że ja go tracę. Please. Proszę. Help me. Pomóż mi.
As I opened my eyes, i gdy otworzyłem moje oczy, I looked at him. Spojrzałem na niego. My anger disappeared. I zauważyłem, że moja złość zniknęła. Suddenly, nagle I felt such a pity for him. Odczułem taką wielką litość dla niego. You know, he is going to die. Przecież on umrze, pomyślałem. He does not know what he is talking about. Przecież on nie wie nawet, o czym mówi. He is going to die. On naprawdę umrze. Suddenly, i nagle I had urge. Odczułem takie silne pragnienie. I hold his hand. Złapałem go za rękę. Clive, you're going to die. Ty umrzesz. That's all I could say. I tylko to mu powiedziałem. He got shock. I wtedy on aż zadrżał. He looked into my eyes. Spojrzał mi w oczy. I'm going to die. Ja umrę. I know. Ja wiem. I'm going to die. Wiem, ja umrę. Then he looked at my eyes. Wtedy spojrzał mi prosto w oczy. Do you know what he said? I wiecie, co powiedział? But you don't want me to die. Ale ty nie chcesz, żebym ja umarł. He noticed. On zauważył. I don't want him to die. Że ja naprawdę nie chciałem, aby on umarł. I don't know whether I had that mind or not. I don't know. Ja nie wiem, co się stało w moim umyśle. But he saw that in me. Ale on to we mnie zauważył. See, this is how God works. To właśnie w ten sposób Bóg działa. You know what he said then? I wiecie, co on potem powiedział? Dr. Lee. Doktorze Lee. Why you don't want me to die? Dlaczego pan nie chce, żebym ja umarł? I thought God want me to die. Ja myślałem, że Bóg chce, żebym umarł. That's the moment I had this iskla on this verse. I to właśnie wtedy zrozumiałem, o czym ten fragment mówi. Otrzymałem iskrę. I was struggling with this Bible verse. Nie mogłem zrozumieć wtedy tego fragmentu. And suddenly all nagle, the answer came to me. Nagle otrzymałem odpowiedź. What does it mean? Co to znaczy? Jesus says, I will not judge you. Jezus mówi, ja ciebie nie potępiam. But my word will judge you. Ale moje słowo ciebie będzie potępiać. This is it. I to jest to. I realized. Zrozumiałem wtedy, I have answer. Że otrzymałem odpowiedź. So I opened my Bible. Więc otworzyłem swoją Biblię. I said, Clyde, look at this. I powiedziałem, Clyde, spójrz na to. Clyde, read this. Przeczytaj to. Verse 47. Wiersz 47. He said, i on powiedział, if anyone hears my words and does not believe, I do not judge him. A jeśli by kto słuchał słów moich, a nie przestrzegał ich, ja go nie sądzę. Spojrzał na mnie. God does not judge me. Bóg mnie nie sądzi? I never seen this verse. Nigdy nie widziałem tego fragmentu. Then he says, więc dalej powiedział, I did not come to judge the world, but to save the world. A nie przyszedłem bowiem sądzić świata, ale świat zbawić. You know what I said to him? I wiecie, co mu powiedziałem wtedy? Jesus is not gonna judge you. Jezus nie będzie cię sądził. Jesus came to save you. Jezus przyszedł, aby cię zbawić. He hold my hand. On złapał mnie za rękę. He says, i powiedział, begin to cry. I zaczął płakać. See, the word of God has iskla in it. Słowo Boże posiada w sobie iskrę. Then it says he read. I wtedy dalej czytał. He who rejects me, kto mną gardzi, does not receive my words. I nie przyjmuje słów moich. Did he reject or he accept? Czy on odrzucił, czy przyjął? He accepted, right? On przyjął. But if he reject, ale gdyby odrzucił, what happened? Co by się stało? He is going to die. On wtedy umarłby. Why? Dlaczego? It is according to my word. Dlatego, że to było zgodne ze słowem. I said, to ja powiedziałem, you are going to die. Ty umrzesz. If he rejected, gdyby on to odrzucił, he will die, right? Faktycznie umarłby. According to what I said. Według tego, zgodnie z tym, co ja powiedziałem. Dr. Sengli is not interested in judging him. Doktor Sengli nie był zainteresowany osądzaniem tego człowieka. If he rejects Dr. Sengli's offer, ale gdyby odrzucił słowo, które powiedział Sengli, he will die according to my word. Wtedy on zginąłby zgodnie z moim słowem. I said fact. Ja powiedziałem tylko o fakcie. But not just the fact alone. Ale to nie było, to nie był tylko fakt. I said fact. Powiedziałem fakt. With a powerful love coming from God. Z mocą miłości, która pochodziła od Boga. Clyde, you're going to die. Ty zginiesz. This is truth. To jest prawda. Fact with love. Fakt połączony z miłością. He received the fact.
On przyjął ten fakt. But he saw the love. Ale zobaczył w tym miłość. And he said, i powiedział, how come you don't want me to die? Jak to się dzieje, że Pan nie chce, żebym ja umierał? You know what I said to him? I wiecie, co mu powiedziałem? Clyde. Clyde. The reason why I don't want you to die. Powód, dla którego ja nie chcę, żebyś ty umarł. Because this is my God. Jest taki, że to jest mój Bóg. You know what he said? I wiecie, co on powiedział? I like your God. Podoba mi się ten twój Bóg. From that point on he received the iskra. I od tamtej pory on zaczął otrzymywać iskrę. He was happy. I był szczęśliwy. Suddenly he is changed. Nagle coś zmieniło się w nim. You know what he said? I wiecie, co on powiedział? Now I want to believe your God, doctor. Teraz ja chcę wierzyć w Pana Boga, doktorze Lee. Your God will heal me. Twój Bóg, Pana Bóg, uzdrowi mnie. Because your God is not judging me. Dlatego, że Pański Bóg nie osądza mnie. My God was judging me. Mój Bóg mnie osądzał. Your God will save me. A Twój Bóg mnie zbawi. I said amen. Powiedziałem amen. Then we become friends. I wtedy staliśmy się przyjaciółmi. And he was now he liked brown rice. I teraz on nagle polubił ten ciemny now ryż. He loved to have this fruits. Teraz uwielbiał jeść owoce. Now he's singing. Teraz śpiewał nawet. Now he come out for the stretching exercise. Teraz zawsze pojawiał się, gdy wykonywaliśmy ćwiczenia rozciągające. With brother Jankowski. Z bratem Jankowskim. And he was getting better. I stan jego zdrowia poprawiał się cały czas. You know, after 5 days. I po 5 dniach. Amazing thing happened. Coś zdumiewającego wydarzyło we się. We become friend. Staliśmy się przyjaciółmi od tamtej pory. In America we don't call Dr. Lee. Nawet or so-so. W Ameryce on nie mówi już do mnie doktorze Lee i tak dalej. Patient call me Sang. Pacjenci mówią do mnie po prostu Sang. I call him Clyde. A ja mówiłem do niego Clyde. We don't call Mr. So-and-so. Nie mówimy do siebie no. Panie taki i taki. So one day. Tak więc któregoś dnia. He was crying out. I heard his voice. On wołał, słyszałem jego głos. He said, Sang, on mówił, Sang, 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 where are you? Gdzie ty jesteś? I was sitting in my office. Ja siedziałem sobie w biurze. And his voice was coming closer and closer. I coraz głośniej słyszałem jego głos. He opened my door, office. Otworzył drzwi do mojego gabinetu. You know what? I wiecie co? He was walking into my office like on this. Wchodził do mojego gabinetu w ten sposób, kulejąc. Why? Dlaczego? He began to have a pain. Dlatego, że zaczął odczuwać ból. Why he is beginning to have pain? Dlaczego on zaczął odczuwać ból? Because his nerve cells are regenerating. Dlatego, że jego komórki nerwowe teraz były regenerowane. He's beginning to have a pain from the ulcer. Zaczął odczuwać ból z powodu tego wrzodu. It is very painful. I to było bardzo bolesne. But it is joy. Ale z drugiej strony on się cieszył. This is joy of Christian, you know that? To jest taka chrześcijańska radość. Radość w bólu. When God begin to mature you spiritually. Gdy Bóg sprawi, że będziecie dojrzewać pod względem you know duchowym. What, you know what you're going to realize? To wiecie, co sobie w końcu uświadomicie? You are really bad sinner. Że jesteście naprawdę złymi grzesznikami. Then it become very painful. I to może spowodować ból. But that's a joy. Ale i radość. Why? Dlaczego? Because you are coming alive. Dlatego, że teraz powracacie do życia. Your spiritual nerve is coming alive. Wasz duchowy nerw teraz jest zregenerowany. Then you begin to feel pain from your sin. I wtedy odczujecie ból z powodu swoich grzechów. That's the joy. Ale z tym jest też i radość. Praise the Lord. Chwała yes. Panu, tak. And we hugged each other. Objęliśmy się, uściskali. Oh, we were dancing. I tańczyliśmy razem. Praise the Lord. Chwała Panu. And we prayed together. I modliliśmy się razem. Oh Lord, thank you for this healing. O Panie, dziękujemy Ci za to uzdrowienie. That's when I realized. I wtedy uświadomiłem sobie. What Jesus says. Co miał na myśli Jezus? Blessed are those who are mourning. Gdy powiedział błogosławieni, którzy się smucą. When you realize your sinner. Gdy wy uświadamiacie sobie, że jesteście grzesznikami. You're going to mourn, right? Wtedy będziecie się smucić. Then what Jesus says. Ale Jezus wtedy wam powie. Blessed
those who are mourning. Błogosławieni, którzy się smucą. For he shall be comforted. Dlatego, że oni będą pocieszeni. You know, when you're mourning, gdy wy smucicie się. Because of pain coming from your own sin. Z powodu bólu, który pojawia się na skutek waszego grzechu. Jesus comes to you, wtedy Jezus podchodzi do was. And give you hug. Obejmuje was. Do you know what Jesus is gonna tell you? I wiecie, co on wam powie? Jesus says, Jezus mówi: Sang, look up the cross. Spójrz na krzyż. That's why I died for you. To dlatego ja umarłem dla ciebie. I saved you. Ja zbawiłem ciebie. That's why we will be comforted. To dlatego my możemy być pocieszeni. Praise God. Chwała Panu. And he says, Dr. Lee, i wtedy on powiedział doktorze Lee, I never knew gospel this way before. Ja nigdy nie znałem takiej Ewangelii. And his kidney was getting better. I stan jego zdrowia, stan nerek poprawiał się. Back. Jego wzrok również się Everything poprawiał. Is regenerating. Wszystko się regenerowało. His diabetes was completely gone. I całkowicie został wyleczony ze cukrzycy. I told this Korean man this story. I temu Koreańczykowi, o którym wcześniej mówiłem, opowiedziałem tę historię. He does not condemn you. Bóg ciebie nie potępia. He does not judge you. On ciebie nie sądzi. God sent you here. Bóg posłał ciebie tutaj. He cried. I on też zaczął płakać. Finally he had joy. W końcu on też zaczął się radować. And his appetite God changed with iskra. I Bóg zmienił przy pomocy iskry jego apetyt. Suddenly brown rice tastes good. Nagle teraz ten brązowy ryż zaczął mu smakować. Now he could eat without kimchi. Teraz mógł nawet spożywać pokarm bez kimchi. He is transformed. On został przemieniony. He praised God. I chwalił Boga. When he came in, gdy on przyjechał tam, he couldn't see very much. Nie mógł widzieć dobrze. But when he was going home, ale gdy wracał do domu, he could see. Mógł widzieć. He could get on the bus by himself. Mógł sam wejść do autobusu. When he arrived in Korea, gdy przybył do Korei, he wrote me a letter. Napisał do mnie list. Dr. Lee, doktorze Lee, now I can see this letter. Teraz już mogę widzieć te litery. I'm writing. Teraz już piszę. I'm going back to seminary. Ja wrócę, aby uczestniczyć w wykładach. His kidney recovered. Wrócę do seminarium duchownego. Eyes came back. Jego nerki się zregenerowały, wzrok został przywrócony. He went back to seminary. Udał się do seminarium. Now he is doing pastor. He's again pastor. I teraz on znów pracuje jako pastor. He's good pastor. Jest dobrym pastorem. Wonderful thing. Cudowne. This is what New Start is. To o tym właśnie mówi program New Start. God can give iskra to the frog. Bóg może obdarzyć iskrą nawet żabę. He will give it to you. A jeśli obdarza żabę, to if obdarzy you, również i ciebie. If you ask for it. Jeśli tylko będziecie prosić. So please talk to God. Tak więc proszę, rozmawiajcie z Bogiem. More and more. Więcej i więcej. Ask him. Proście go. He will give you iskra. A on wam da iskrę. He will change you. I zmieni was. He will make you happy person. Sprawi, że będziecie szczęśliwymi ludźmi. Even though he may not heal you. Nawet jeśli nie uzdrowi was fizycznie, but ale he will make you happier. On sprawi, że będziecie szczęśliwsi. Than when you're healthy. Będziecie szczęśliwi, a dzięki temu wasze zdrowie poprawi This się. Is true miracle. I to jest prawdziwy cud. Amen. 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 Powstańmy do modlitwy. Oh, loving Father. O nasz umiłowany Ojcze. Father, Ojcze. How much you want to give us iskra? Jak bardzo ty chcesz dać nam tę iskrę? You are the full of power, full of love. Ty jesteś tak pełen miłości i mocy. But Satan is making us not to ask you. Ale szatan robi wszystko, abyśmy nie prosili ciebie. Even though you want to give iskra so much to us. Pomimo tego, że ty tak bardzo chcesz nas obdarzyć iskrą. Satan is telling you. Szatan jednak mówi. He's not asking. On nie prosi. He's not asking. On nie prosi. O Father. O Ojcze. How painful it is. Jak bardzo musisz cierpieć z tego powodu. You have the spirit to give. Ty chcesz obdarzyć nas duchem. You are ready to give the power. Ty już obdarzasz nas mocą. But we don't ask. Ale my nie prosimy. O Father. O Ojcze. Let us understand your feeling. Daj, abyśmy zrozumieli, jak ty się czujesz.
Now let us ask. Ale teraz my prosimy. Please give us, Father. Prosimy, Ojcze. And change us. Udziel nam tej iskry i zmień nas. When we are changed. I gdy my zmieniamy się. When we receive that light. Gdy otrzymamy to światło. Father. Ojcze. We wanna shine this light to others. Chcemy dzielić się tym światłem z innymi. Who are still in the darkness. Którzy nadal jeszcze przebywają w ciemnościach. People in the darkness believe. Ludzie, którzy są w ciemnościach, wierzą. They believe that God will judge. Oni wierzą, że Bóg będzie ich sądził. If they do not follow you. Jeśli nie będą za tobą podążać. That is the darkness. To jest ta ciemność. O Father. O Ojcze. Please let us understand you better. Prosimy, daj nam lepiej zrozumieć Ciebie. Please let us understand your love. Prosimy, daj nam lepsze zrozumienie Twojej miłości. So we may walk with you freely. Tak abyśmy mogli chodzić z Tobą. With joy. Z radością. And with hope. Z nadzieją. In Jesus' name. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Moi drodzy, proszę jeszcze o chwilę uwagi. Jest czas, ażeby podziękować naszemu gościowi. Jest czas, ażeby uwielbić też Boga. Jesteśmy świadomi, że w życiu naszym dokonuje się olbrzymia przemiana. Wielu z nas zupełnie inaczej patrzy na dietę. Wielu z nas pragnie również w życiu duchowym wiele zmienić. I ja wierzę, że to Bóg posłużył się naszym przyjacielem, bratem Sangiem. I chcielibyśmy prosić Boga o szczególne błogosławieństwo dla Niego, o namaszczenie Duchem Świętym, ażeby dalej mógł wykonywać swoją misję, a kiedy wróci do Polski w październiku, ażebyśmy mogli korzystać z wiedzy, którą Bóg go obdarzył. Dziękując doktorowi, chcemy przede wszystkim podziękować Bogu i Jego uwielbić. Ja proszę pastorów, pastora Poloka, pastora Sieje, Remigiusza Kroka, pastora Samborskiego tutaj do przodu. Proszę zgromadzenie o powstanie, a my uklękniemy. Nasz miłosierny, ukochany Stwórco i Zbawco, nasz wielki lekarzu, chcemy podziękować Ci za to wszystko, co uczyniłeś dla nas, że stworzyłeś nas do szczęścia życia. A gdy to szczęście i życie przez zerwanie łączności z Tobą utraciliśmy i że przybyłeś, aby nas ratować. Dziękujemy Ci za to, że z tych Twoich darów możemy korzystać, ale szczególnie też i dziękujemy Ci, że to poselstwo życia, szczęścia, pokoju możemy przekazywać dalej. Możemy pomagać, wskazywać na pomoc, jaką mogą otrzymać. Szczególnie dziękujemy Ci za to, że do tej wielkiej pracy użyłeś także naszego miłego brata, doktora Sang Lee, i że może wykonywać z Twoją pomocą tak wielką pracę na całym świecie i wykonał ją również i w naszym kraju. Dziękujemy Ci za te wszystkie dary i za jego służbę. Nasz miłosierny Ojcze, my chcemy w naszym kraju w krótkim czasie wykonać wielką pracę. Przekazać schorowanemu naszemu społeczeństwu Twoje poselstwo zdrowia, Twoje poselstwo zbawienia. I dlatego dziękujemy za to, co zostało wykonane. Dopomóż, abyśmy tym poselstwem sami mogli żyć i być żywym przykładem tego, co Ty możesz uczynić. A również i chcemy prosić Cię, aby nasz miły gość mógł, brat, powrócić do nas i wspomagać nas w tej pracy. I dlatego szczególnie prosimy o namaszczenie go Duchem Świętym, aby jego poselstwem świat był poruszony, nawrócony, uzdrowiony fizycznie i duchowo, i żebyś mógł wkrótce przyjść i zabrać nas do swego królestwa. Szczególnie też i prosimy o jego najbliższych, o jego małżonkę i o jego dzieci i o każdego,
każdego pacjenta, który będzie słuchał Jego poselstwa, Twojego poselstwa i korzystał z tych rad. Prosimy też i już dzisiaj o bezpieczną podróż, aby szczęśliwie udał się do dalszej pracy, a nade wszystko też, aby szczęśliwie powrócił do nas i mógł nas wspierać tej wielkiej pracy. Wierzę, że Duch Święty szczególnie go namaścił i będzie coraz potężniej go używał, aż do tej wspaniałej chwili, kiedy przekroczymy wszyscy razem próg niebios i wejdziemy do odpocznienia. Dziękujemy Ci za to wszystko. Uwielbiamy Twoje święte imię. Dziękujemy za poselstwo. Daj, aby z mocą ono było dalej coraz większą mocą przekazywane. Dziękujemy w imieniu Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Amen.